Sylweczku, kogo możemy wkręcić dla ciebie? Sylwuniu. Moją szwagierkę Katarzynę. Szwagierkę Katarzynę, co u niej słychać, powiedz, Sylwek? Wraca do szkoły jako nauczycielka niemieckiego. Także myślę, że coś wymyślicie. Dzień dobry, pani Katarzyno. Witam serdecznie. Moje nazwisko Marcin Madej. Witam. Firma Mydłopol. Witam. Proszę pani, my jesteśmy dostawcą środków higienicznych do państwa szkoły w Łaziskach. Tak, witam. Pani dzisiaj wraca, prawda? Tak, wracam. Bardzo się cieszymy. Wie pani co, bo telefonujemy do wszystkich nauczycieli, całe grono pedagogiczne tutaj musimy zawiadomić. Okazało się, wie pani, że płyn do dezynfekcji, który dostarczyliśmy do placówki, niestety wchodzi w taką reakcję chemiczną z kredą tablicową. Proszę pani. Tak, czy pani używa u siebie dużo kredy? Czy pani często pisze na tablicy? Czy ma pani kontakt z przedmiotem? No, używam kredy, no oczywiście. No. Najgorzej, widzi pani. Zatem, wie pani co, czy pani w domu dysponuje jakimś płynem do dezynfekcji? Tak, no mam. Cudownie. Proszę pani, zróbmy tak. Wapno, kalcjum, ewentualnie kreda tablicowa albo taka podwórkowa jest gdzieś u pani pod ręką? Nie. Może być zwykły biały cukier. Ale co pan mi tu... Nie, ja się nie zgadzam. Proszę pani, pani jest nauczycielką niemieckiego, na chemii znam się ja, proszę pani. Ale ja nie będę teraz robić żadnych eksperymentów, ja nie mam... Proszę pani, szkoła w tych pandemicznych czasach już nie jest miejscem na eksperymenty. Proszę pani, tu już będzie za późno, żebyśmy tego próbowali ja w szkole. Wie pan co, ja teraz wychodzę z dzieckiem do przedszkola, także proszę próbować na jakimś innym, a mnie powiadomić. Wie pani co, powiem pani tak, szwagier Sylwester powiedział nam, że pani szwagier jest... Szwagier Sylwester, no i to ładnie powiedziałam, no. Wszyscy tak mówią po wizycie na antenie radia RMF Max. Gdy szwagier Sylwester. Gdy Budzilla obejmie ich obustronnie, chcąc przytulić i życzyć udanego pierwszego dnia września. No dziękujemy, pozdrawiam za szwagier. No, ale Kasiu, jeszcze Sylwek też chce coś dodać, no. Ale też Kasiurka, ty wstawaj, bo się spóźnisz. Sylwuś, policzymy się. Sylwuś, ty Sylwuś taki, kurczę, w szkole był taki, kurde, kumaty. No, wiesz, Sylwek, a powiedz dzień dobry po niemiecku. No, to cię szwagierka teraz nauczy. No, dzień dobry po niemiecku, Sylwuś, teraz. Guten Tag, guten Tag. Pani profesor z dobrym akcentem? Nie, ale teraz nie rano. Tak, to powinno być Guten Morgen. Guten Morgen, Guten Morgen. Oczywiście. Tschüss. Tschüss.